10 najbardziej poszkodowanych państw podczas II wojny światowej. Numer 10 – Francja i jej kolonie. Według danych Muzeum II wojny światowej z Nowego Orleanu, francuskie imperium kolonialne, które w momencie wybuchu wojny rozciągało się na terenach dzisiejszego Wietnamu, Kambodży, Laosu, Syrii, Libanu czy w Ameryce Północnej i Afryce, straciło ponad 217 tysięcy żołnierzy i ponad 567 tysięcy cywilów. Francja była jednym z gwarantów polskiego bezpieczeństwa jako jedno z pierwszych państw, wypowiedziała wojnę III Rzeszy. Niestety, troszkę za późno, by przyjść nam na ratunek. Numer 9. Indochiny francuskie. Tak właśnie nazywała się francuska kolonia obejmująca teren Wietnamu, Kambodży i Laosu. Państwo to powstało w 1887 i aż do wybuchu II wojny było pod francuską kontrolą. Kolaborujący z nazistami francuski rząd Vichy zezwolił Cesarstwu Japonii na przyjęcie władzy w tej części świata, do czego doszło we wrześniu 1940 po kilkudniowej akcji. Gdy w 1944 szala zwycięstwa w wojnie przychylała się na korzyść aliantów, w Indochinach doszło do reorganizacji państwowości. Ogólny wojenny chaos, wycofanie się Japończyków i katastrofy naturalne doprowadziły do klęski głodu, która pozbawiła życia od 1 miliona do 1,5 miliona cywilów. Numer 8. Jugosławia. Szacuje się, że podczas działań wojennych, a także w wyniku aktów przemocy przeciwko ludności cywilnej w Jugosławii, zginęło od 1 miliona do nawet 1,7 miliona ludzi, z czego aż 2/3 mogli stanowić cywile. Państwa osi przejęły kontrolę nad tym państwem w 1941. Jugosławia była zupełnie nieprzygotowana do wojny. W samym Belgradzie podczas nalotu 6 kwietnia zginęło ponad 24 tysiące ludzi. Mimo to rozpoczęto tworzenie ruchu oporu. Jego przywódcy byli jednak mocno podzieleni co do wizji przyszłego niepodległego państwa. Numer 7. Indie. Indie to państwo, które w wyniku II wojny światowej uzyskało niepodległość. Jednakże gdy we wrześniu 1939 Wielka Brytania wypowiedziała wojnę Hitlerowi, terytorium Indii było brytyjską kolonią i niejako z urzędu musiało również walczyć. Ponad 2 miliony żołnierzy indyjskich walczyło w bitwach II wojny światowej, m.in. w 14. Armii, multikulturowym wojsku pod banderą Wielkiej Brytanii. Hindusi zapisali się na kartach historii swym udziałem w bitwach takich jak Tobruk czy Monte Cassino. W wyniku głodu i chorób podczas II wojny światowej życie straciło od 1,5 do 2,5 miliona cywilów. Straty wśród żołnierzy wyniosły 87 tysięcy. Numer 6. Japonia. Cesarstwo Wielkiej Japonii wkroczyło do Wielkiej Wojny, wypowiadając wojnę Stanom Zjednoczonym niespodziewanym atakiem na Pearl Harbor w grudniu 1941. Szacuje się, że życie na froncie straciło około 2 300 000 żołnierzy, a wśród cywilów straty wyniosły nawet do 800 000 ludzi. Aż 140 000 z nich zginęło w ciągu kilku minut po zrzuceniu przez USA bomby atomowej na miasta Hiroshima i Nagasaki. Kolejne 80 000 zmarło w wyniku napromieniowania. Był to jedyny przypadek w historii, gdy użyto bomby atomowej w działaniach wojennych. Numer 5. Holenderskie Indie Wschodnie. Historycy wskazują, że w holenderskich Indiach Wschodnich mogło zginąć nawet do 4 milionów ludzi, z czego większość w wyniku chorób i niedożywienia. Po kapitulacji Holandii, holenderskie Indie Wschodnie znalazły się w sferze wpływów państw osi i przypadły Japonii. Początkowo mieszkańcy tych terenów, czyli dzisiejszej Indonezji, witali armię japońską z entuzjazmem, ciesząc się na wyzwolenie spod holenderskiej administracji. Jednakże realia nowej okupacji były równie opresyjne. Indonezyjczycy zmuszani byli do niewolniczej pracy, a wielu z nich zginęło również podczas późniejszych walk o niepodległość. Numer 4. Polska. W Polsce w granicach z 1939 życie straciło nawet do 6 milionów ludzi, z czego aż około 5 800 tysięcy padło ofiarami zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. Te 6 milionów stanowiło 1/5 populacji całego kraju. Raport sporządzony przez polskie władze w 1947 wskazywał, że połowę ofiar stanowili Polacy, a połowę Żydzi. Zaplanowana i realizowana przez niemieckie władze eksterminacja mieszkańców kraju odbywała się w obozach pracy i obozach śmierci, takich jak Bełżec, Sobibór czy Treblinka. Około 150 tysięcy osób zmarło pod okupacją radziecką. Numer 3. Niemcy. W czasie wojny funkcjonowały jako Trzecia Rzesza, co miało łączyć państwo z wielką historią i nawiązywać do dawnych nazw kraju, Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego i późniejszej Rzeszy Niemieckiej, rządzonej przez dynastię Hohenzollernów. W działaniach wojennych życie straciło 5,5 miliona ludzi, a około 2 miliony stanowiły ofiary cywilne. Holokaust zapoczątkowany przez reżim Hitlera, polegający na masowej eksterminacji wrogich systemowi grup społecznych czy narodów, kosztował życie 11 milionów ludzi w całej Europie. Numer 2. Chiny.
Według Nowoorleńskiego Muzeum II Wojny Światowej podczas trwania konfliktu zginęło od 3 do 4 milionów chińskich żołnierzy. Ofiary cywilne mogą sięgać nawet 20 milionów. Jak piszą niektórzy historycy, na Zachodzie zapomina się o tych liczbach, skupiając się tylko na ofiarach poniesionych przez narody europejskie czy Amerykanów, a dla państwa środka wojna zaczęła się już w 1937 walkami z atakującymi je siłami japońskimi. W 1941 Chiny dołączyły do wojny jako sojusznik aliantów. Po wojnie państwo dalej nękane było konfliktem, tym razem wojną domową, w której o władzę walczyli nacjonaliści i komuniści. Numer 1. Związek Radziecki. Do 1941 Związek Radziecki pozostawał z Niemcami w sojuszu, zajmując wschodnie tereny Europy, dopóki III Rzesza niespodziewanie nie rozpoczęła inwazji, wypowiadając pakt Ribbentrop-Mołotow. Wówczas to siły radzieckie doznały ogromnych strat. Apetyt Hitlera i ekspansja na ZSRR poskutkowały dużym skoncentrowaniem sił niemieckich na froncie wschodnim, co ostatecznie doprowadziło do klęski nazistów w wojnie. Państwo Stalina straciło łącznie aż 27 milionów obywateli, od 8 do 11 milionów z nich walczyło. Do 10 milionów padło ofiarami zbrodni wojennych, a aż 8 do 9 milionów zmarło w wyniku chorób i głodu. Jeśli znacie jeszcze jakieś inne ciekawe fakty czy statystyki o II wojnie światowej, podzielcie się nimi w komentarzach. Poza tym sprawdźcie koniecznie poprzednie odcinki, a my widzimy się wkrótce.